Proszę Państwa, formalnie od 2 lipca Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zmienia swoją siedzibę. Będziecie Państwo się kontaktować z nimi już nie na ulicy Partyzantów i na ulicy Spółdzielczej, ale na ulicy Staszica. Tu po tej stronie widzimy starostwo powiatowe, tu jest parking i przechodząc dalej Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i tu dalej w przybudówce takiej przylegającej do tego wysokiego wieżowca budynku starostwa powiatowego mieści się nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy. Za chwileczkę zapytamy pana dyrektora o szczegóły. Panie dyrektorze, co tu się wcześniej mieściło w tym budynku? To była tak zwana portiernia zakładu Polmo, która została adaptowana w tej chwili na potrzeby naszego Powiatowego Urzędu Pracy. I na parterze właśnie tutaj jest ten pierwszy kontakt bezrobotny, którzy przychodzą, jest tak zwana pierwsza rejestracja. I pozostałe pomieszczenia to adaptowaliśmy na potrzeby archiwum. Mimo że tutaj są te szyldy, to jednak główne wejście jest nie tutaj, prawda? Tak, właśnie tam przejdziemy. Jesteśmy już z tej strony, gdzie jest główne wejście do budynku, gdzie urzędują pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy i dyrekcja. Tak, panie redaktorze, otóż tymże chodniczkiem dostajemy się tutaj na parter. Drzwi są takie, żeby mogły również wjeżdżać, czyli odpowiednich gabarytów, osoby niepełnosprawne. Na dole mamy również łazienki przygotowane dla osób niepełnosprawnych i na dole odbywa się tak zwana pierwsza rejestracja, czyli ten pierwszy kontakt bezrobotnego, gdzie dokonuje czynności rejestracyjnych, sprawdzania tam ewidencji. Natomiast z tym, że łącznikiem tu będzie jeszcze powieszony szyld Powiatowego Urzędu Pracy, przechodzimy na pierwsze piętro, na którym jest zlokalizowane w pomieszczeniach Centrum Aktywizacji Zawodowej, czyli tam się dokonuje wszelkiego rodzaju operacji związanych z otrzymywaniem dotacji na rozpoczęcie działalności, z stworzeniem miejsc pracy. Natomiast na drugim piętrze będzie zlokalizowana głównie księgowość. Dyrekcja będzie siedzieć na pierwszym piętrze, sekretariat również jest na pierwszym piętrze. Dziękuję panie dyrektorze za te informacje i za chwilę udamy się właśnie na to pierwsze piętro do pańskiego gabinetu, żeby porozmawiać jeszcze o innych sprawach. Dziękuję bardzo, zapraszam panie Andrzeju. Chciałbym jeszcze raz przeprosić wszystkich mieszkańców, naszych klientów, naszych pracodawców, którzy będą się kontaktować za te pierwsze uciążliwości, jakie powstaną przy przeprowadzce siedziby Powiatowego Urzędu Pracy z 2 siedzib do 1. Ale myślę, że w przyszłości będzie to naprawdę bardziej sprawnie funkcjonowało, gdzie wszyscy będą zadowoleni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy, panie dyrektorze, spotykamy się w nowej siedzibie. Jeszcze tutaj trochę jest taki, można powiedzieć, artystyczny bałagan w tych pomieszczeniach, ale nie ma się co dziwić, bo to dopiero pierwszy dzień zaczyna pan tutaj urzędowanie w nowych pomieszczeniach. Zresztą wcześniej pan na ten temat mówił, także nie będziemy już do tego wracać. Na początku chciałbym, panie dyrektorze, nawiązać do naszej pierwszej rozmowy, która się odbyła kilka miesięcy temu i zapytać pana, jak wygląda sytuacja finansowa, jeśli chodzi o pieniążki, oczywiście przeznaczone na aktywizację bezrobotnych, na te wszelkie formy wspierania ludzi pozostających bez pracy. I mówił pan również wtedy o zagrożeniu ewentualnym, jakie może wyniknąć z tego powodu, że możecie państwo otrzymać mniej pieniążków na fundusz wynagrodzeń, jeśli chodzi o pracowników urzędu. Bardzo proszę najpierw na ten temat coś nam powiedzieć. Otóż, panie Andrzeju, panie redaktorze, sytuacja rzeczywiście finansowa w publicznych służbach zatrudnienia, nie tylko w naszym urzędzie, ale w całym kraju, jest dosyć trudna. W porównaniu do 2010 roku, to 2011 był trudny, a 2012 jeszcze bardziej. Środki, które otrzymujemy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na wszelkie formy aktywizacji naszych bezrobotnych z powiatu są w granicach 60-57% środków tamtych lat, czyli 2010. Czyli my w 2010 roku mieliśmy przez cały rok do dyspozycji około 24 milionów,
a na przykład po wielkich staraniach pisania projektów w 2011 udało nam się niecałe 11 pozyskać ze wszelkich źródeł. A w tym roku na starcie mamy gdzieś około niecałe 8 milionów, więc to jest ta skala tych środków. Nie będę ukrywał, że czynimy wszelkie możliwości, analizując wykorzystanie wszelkich źródeł z różnych programów i tak udało nam się już pozyskać środki na program specjalny, z tym, że ten program był tak skonstruowany, że musieliśmy zaangażować swoich 10% pierwotnie przyznanego limitu, to jest ponad 640 tysięcy złotych, żeby pozyskać no też około tam 500 tysięcy złotych. Ten program jest w trakcie realizacji, to jest głównie skierowany dla młodych do 30 roku życia. Są to różnego rodzaju formy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże i stwarzanie stanowisku pracy przez pracodawców, ale dla grupy młodych tych osób do 30 roku życia. W tej chwili też powziąłem taką wiadomość, pozłożyliśmy następne projekty. Dziś właśnie otrzymałem, myślę, że dobrą informację od dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, że nasze dwa wnioski, które są, będą realizowane od lipca, a następne od września na kwotę ponad 1 000 000 złotych, również uzyskały najlepszą punktację w rankingu tych wszystkich kilkuset wniosków, które wpłynęły z różnych instytucji i powiatowych urzędów pracy z całego województwa, z czego się bardzo cieszę. Oczywiście daje to satysfakcję, że trud pracowników, iż poszukiwanie przynosi efekty, to będzie z korzyścią dla naszych bezrobotnych, bo będą mogli korzystać z różnych form aktywizacyjnych. Bo powtarzam, w tych wszystkich projektach zawsze muszą być trzy formy. Szkolenia i tam inne i tak dalej, i tak dalej. Panie dyrektorze, powiedział pan, że już właściwie na 100% wiadomo, że te pieniążki pozyskacie państwo. Proszę powiedzieć w takim razie tym wszystkim, którzy by chcieli z nich skorzystać, od kiedy będą mogli się zgłaszać w tej sprawie z wnioskami, czy w ogóle, żeby otrzymać pomoc z tych pieniążków? Myślę, że panie redaktorze, w momencie, kiedy my tutaj już troszeczkę się okrzepniemy, w sensie z tydzień czasu, musimy już podawać do publicznej informacji o nabór uczestników do przerealizacji programu. Będzie to drogą internetową, medialną, inną, po prostu dla tej grupy, której te projekty są złożone. Będzie to już, myślę, że od połowy lipca będzie to funkcjonowało. Czyli te osoby, które byłyby zainteresowane, niech śledzą po prostu w internecie, tak? Tak, tak, tak jest, panie redaktorze. Panie dyrektorze, jeszcze jedno pytanie, już drugie właściwie, ale już na zakończenie. Dotyczy ono, jeszcze pan chciał coś powiedzieć? Bardzo proszę. Nie, bo pan pytał mnie, panie dyrektorze, również sytuację finansową, kadrową. Rzeczywiście, według informacji, jaką posiadamy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku zapowiedziało, że przestanie dawać na utrzymanie publicznych służb zatrudnienia w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy tak zwane 7%. To jest od algorytmu. Oczywiście są to znaczne środki, co z wielką obawą wszystkie powiatowe urzędy pracy i również wojewódzki, do tego podchodzimy, ponieważ jeżeli by tych środków rzeczywiście powiaty nie otrzymały, no to grozi to niestety zwolnieniem. W tej kwestii odbywają się różnego rodzaju debaty, narady konwentu starostów, z panią minister konwentu krajowego również, związku powiatów, no bo to jednak jest uszczuplenie tych środków dla powiatów spowoduje ograniczenie zatrudnienia w powiatowych publicznych służbach zatrudnienia. Na przykład ja już sobie przeliczyłem, jeżeli byśmy nie dostali tych pieniążków i jeżeli by pan starosta nie znalazł źródła pokrycia z pieniędzy powiatu, no to musiałbym zwolnić w 2014 roku około 15 osób. Oczywiście publiczne służby zatrudnienia to tam pracownicy merytoryczni, doradcy, pośrednicy i lidery klubu pracy. Więc z kolei ministerstwo apeluje już w tej chwili różnymi momentami, żeby
Jeżeli będą zwolnienia, to żeby nie dotyczyło tych merytorycznych, tylko żeby szukać ewentualnie winnych. Ale to jest, jak mówię, przyszłość. 2012 mamy jeszcze do końca przed sobą, 2013, ale jeżeli będzie taka perspektywa, bo to już zakomunikowano, no to trzeba się do tego przygotowywać. Dziękuję. I wracam do tego pytania, które wcześniej panu zadałem. Mianowicie tak, jedna z lokalnych gazet podała informację, że jest pan w trójce osób, które najwięcej zarabiają, jeśli chodzi o jednostki podległe starostwu. Na pierwszym miejscu jest pan dyrektor ZOZ-u, pan jest na drugiej pozycji i na trzeciej jest pani dyrektor zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 3, jeśli dobrze pamiętam. No pan tu wiem, że troszeczkę się oburzał na te informacje prasowe, uważając, że to troszkę mija się z prawdą ta informacja tam podana. Tak, panie redaktorze, rzeczywiście ta informacja podana w tygodniku koneckim, również za tydzień, które się ukazało jak gdyby sprostowanie po mojej interwencji, no po prostu nie do końca jest prawdziwe, ponieważ dlaczego? Ja nie mam nic do ukrycia. Jako dyrektor jednostki podległej starostwu zarabiam do ręki, że tak powiem, netto to, co mi na konto wpływa, to jest niecałe 5000 zł. Natomiast jeżeli pan redaktor napisał w gazecie, że ja brutto zarabiam ponad 12000 zł, to się zupełnie to jest nieprawdą. Natomiast ja jako rzetelny obywatel w zeznaniu podatkowym do Urzędu Skarbowego muszę podawać różne źródła przychodów. Również ze sprzedaży samochodów, rozliczenia z ZUS-em i inne. I pan redaktor prawdopodobnie mówił, że on tego nie napisał oficjalnie, ale chyba pomylił się i wziął wszystkie te sumowane moje przychody z różnych źródeł, które dawały w sumie 149 tysięcy, podzielił na 12 miesięcy. Oczywiście, ja zarobiłem troszeczkę więcej w tym roku, bo jako leciwy pracownik wziąłem, no lecie i to dosyć duże, kilka pensji, które nie mam nic do ukrycia, należy się każdemu i tak dalej. Ale to nie jest i ta kwota ze stosunku pracy albo zajmowego stanowiska, tak jak było w tym artykule. Dlatego rzeczywiście moje przychody, powtarzam, brutto za ubiegły rok były w kwocie 700-400 coś tam złotych, a nie 12,5. Przepraszam, pan redaktor, no, tak to zrobił, być nie wiem, czy celowo, co, jaki był cel, krótko mówiąc, tego artykułu, czy poróżnić dyrektorów, czy podburzyć, czy wywołać sensację, żeby to, no, taki rankingu. Ja nie mam nic do ukrycia, powtarzam, jakie są moje zarobki. Dziękuję. Zanim panu podziękuję za rozmowę, chciałbym jeszcze raz przypomnieć wszystkim tym interesantom bezrobotnym, którzy będą się kontaktować z Urzędem Pracy, że teraz już przychodzą państwo na ulicę Staszica, tutaj gdzie mieści się również starostwo powiatowe. Te dwie siedziby, które dotąd były aktualne, no niebawem będą zamknięte. Tak, panie dyrektorze? Tak, panie Andrzeju. Rzeczywiście w tej chwili jesteśmy w trakcie przeprowadzki osób i sprzętu do pomieszczeń na ulicy Staszica. Już w głównej części przewieźliśmy wszystkich i cały sprzęt i osoby z ulicy Partyzantów. W tej chwili przeprowadzka trwa ludzi i sprzętu z ulicy Spółdzielczej. Chcemy, aby od 2 lipca wszyscy byli już w jednym miejscu, pięknie przygotowanych, za co dziękuję całemu zarządowi powiatu, pomieszczeń. Adaptacja tych pomieszczeń okazała się właściwa. Wszystkich ludzi pracujących w publicznych służbach zatrudnienia będę miał w jednym miejscu. Na pewno to ułatwi kontakty, pracę. Natomiast chciałbym przeprosić wszystkich mieszkańców, wszystkich bezrobotnych, wszystkich klientów naszego Urzędu Pracy, że w pierwszych dniach mogą być jakieś tam problemy z odnalezieniem konkretnych osób, pomieszczeń, problemy z łącznością. No, bardzo ubolewam nad tym, ale nie da się wszystkiego, że tak powiem, dopóki to nie zostanie już urządzone.
zrobić. Przepraszam jeszcze raz wszystkich za niedogodności, uciążliwości, jakie powstały przy tych czynnościach przeprowadzki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.